podopieczni nerwów dzisiaj napsuli. Tak, no to jest taka dyscyplina sportu, że nawet fajnie, że ta zaliczka była wysoka, bo było 4-0, ale gdzieś tam już w kółeczku cieszymy się oczywiście ze zwycięstwa, ale bramki, które straciliśmy, to po elementach, do których byliśmy przygotowani, to jest jeszcze bolesne, tak, że wiedzieliśmy, że gdzieś najwięcej zagrożenia będzie z tego centrum boiska w przewadze, właściwie pierwszy strzał od razu bezpośrednia bramka, druga po dobitce właśnie z centrum, także to jest bolesne, z tego trzeba wyciągnąć wnioski, bo to są detale, na którymi trzeba pracować, ale ogólnie cieszy zwycięstwo, bo to jest najważniejsze, no. Czasami, ja mówię, to też nie był nasz słaby mecz, bo przez większą fazę meczu byśmy zespołem przeważającym zabrakło tej kropki nad i takiej pełnej koncentracji do końca. Trenerze, moim zdaniem najlepszymi zawodnikami meczu zdecydowanie Nikolaj Niagu i Tomek Krizel, który no, czyścił jak mógł. Tak, no Tomek Krizel czyścił jak mógł, a Nikolaj Niagu w tych kluczowych momentach w końcówce pomógł, ale po to też jest bramkarz jakościowy w futsalu. Jak sobie przyjrzymy wszystkie gdzieś tam ligi najlepsze na świecie, to jest normalne, że stąd grać o najwyższe cele, trzeba mieć bramkarza z tyłu, bo w tych trudnych momentach on po prostu pomaga. Nawet jak nie ma przez większą część meczu sytuacji do obrony, to wtedy, kiedy ma, to broni. No i to jest jego rolą. No. Także super, że Kola też pomógł swoimi dobrymi interwencjami. Dzisiaj w drużynie zadebiutował Mateusz Cyman. Pokazał się z dobrej strony, ale potencjał jest. To chyba trochę za krótko, co był z drużyną? No za krótko, znaczy za krótko. No był parę treningów, oczywiście ja wiedziałem, że będę chciał dać mu to dzisiaj. Szanse gry, ale oczywiście mamy jeszcze sporo pracy przed nami, musi się wdrożyć do naszego systemu gry, ale jak widać po tych pierwszych fragmentach nie ma z tym problemu, też pasuje bardzo dobrze do naszego DNA, naszego zespołu, bo jest to charyzmatyczny chłopak, bardzo ambitny, który chce się uczyć i też wcześniej powiedziałem w wywiadzie, że to nie było żadne podgadanie zawodnika w cudzysłowie zespołu przeciwnego, tylko Mateusz sam ten krok chciał zrobić, także fajnie, że się o nas dobrze mówi w Polsce i chciał przyjść do naszego zespołu, także super, no, cieszymy się i będziemy pracować dalej, żeby podnosić jego kwalifikacje. Panie trenerze, ja jeszcze na temat tego systemu gry, nie wiem, czy to nie będzie zdradzanie tajemnicy klubowej, ale właśnie się chcieliśmy zapytać, czy Mateusz Cyman będzie przypisany do jakiejś czwórki, czy też jakiś inny system pan trener co do niego ma opracowany? Choć inaczej, dzisiaj trochę w kierunku takim idę, że jak widzą sami Państwo, nie zmieniamy się czwórkami, tylko urozmaicamy tą grę i bardziej idziemy w kierunku pojedynczych zmian, tak żeby utrzymać jakość na boisku. No i w tym kierunku idziemy od kilku meczów, to się sprawdza, czwarty mecz rzędu wygraliśmy. Także na dzień dzisiejszy Mateusz Cyman jest zawodnikiem, który jest naturalną alternatywą dla Marcina Mikołajewicza na pozycji pivota. Niewiele osób o tym wie, ale jedzie Pan na Euro do Słowenii. Proszę powiedzieć, w jakim charakterze i jak postrzega Pan szansę biało-czerwonych? Jeśli chodzi o charakter mojego pobytu na Słowenii, to oczywiście jadę tam jako analityk i drugi asystent trenera Korczyńskiego, czyli generalnie będę też zbierał trochę informacji w czasie turnieju na temat przeciwników, a poza tym też to jest takie miejsce, na którym ja po prostu mam obowiązek być, no bo jestem trenerem też kadru 19, która niebawem zacznie eliminację do Mistrzostw Europy i trzeba tam jechać, inspirować się i zbierać doświadczenia. No to jest super rzecz, myślę też nobilitacja dla naszego klubu, że człowiek stąd może jechać na tak fantastyczną imprezę, będąc w sztabie pierwszej reprezentacji Polski. Czego gratuluję. Trenerze, dziękuję. Chciałbym jeszcze wrócić do meczu. Teraz oficjalnie można powiedzieć, że zespół trochę był posklejany, bo Karol Czyszek nie pełni zdrowy, Marcin Mrówczyński poobijany, Krzysio Elsner poobijany. No tak, no wiemy, gdzieś tam Krzysio Elsner też się od jakiegoś czasu zmaga z tą kontuzją. Próbujemy go tak na te mecze łatać. On oczywiście jest w trakcie leczenia, które przynosi skutki, bo ten uraz, który wcześniej mu dostwierał przez pół roku, właściwie już nie daje znaków, ale z kolei obciążył trochę śródstopie i dzisiaj z tym się zmaga, ale mówię, no Krzysiu to jest dla nas nieoceniony zawodnik. Wiemy, dzisiaj się mówi o tym na tym wszechmi wobec futsalu, że potrzeba oprócz schematów też indywidualności, które po prostu w meczach zrobią różnicę. Krzychu jest takim zawodnikiem, także też staramy się go trochę rozszczętać. Jest dobry moment meczu, to już nie wchodzi, ale faktem, jak każdy zespół, mamy też swoje problemy. Przegraliście 2-4, no ale to, jak powiem, wynik zdecydowanie z niedosytem musicie przyjąć, bo to mogło być zupełnie inaczej. Mogło być zupełnie inaczej. No, odezwały się znowu takie nasze demony pierwszej rundy, gdzie mimo, że tracimy bramkę na 1-0, to zmieniamy naszą taktykę, próbujemy na siłę gonić wynik, dostajemy bramkę drugą, trzecią, no i później już wynik trzeba odrabiać 3-0, a nie 1-0. No i może jakbyśmy dzisiaj przegrywali tylko 2-0, mecz by się skończył remisem, może byśmy wygrali. No a tak Toruń miał na tak dużą przewagę tych czterech bramek, które odrabialiśmy, że no bardzo ciężka sytuacja. No, głupie bramki z naszej strony i no i niestety znowu przegrywamy. No mimo fatalnego wyniku, bo przegrywaliście już 0-4, no to mogło się skończyć spokojnie remisem. No te bramki w pierwszej połowie straciliśmy z kontry ewidentnie. Gdzieś tam zawodnicy Torunia byli szybsi od nas w tym kontratakach, my nie wracaliśmy za dobrze. No i to załatwiło mecz, bo no 4-0 wracać, no naprawdę, no ciężka sprawa. No i dzisiaj nam się nie udało. Panie trenerze, pierwsza połowa ewidentnie zaspana, w drugiej złapaliście wiatr w żagle, ale nie udało się Torunia dogonić. W czym tkwiła ta słabość w pierwszej połowie? No bo to się naprawdę rzucało w oczy. No nie wiem, ja się doszukuję wszystkiego. Może rzeczywiście ta podróż, która
No była dosyć długa dzisiaj, chociaż nie, bo z drugiej strony tak patrząc, to straciliśmy bramki ewidentnie z kontry, gdzie uczulałem moich zawodników, nie mieliśmy tak grać, mieliśmy pilnować tego, żeby właśnie zawodnicy Torunia nie wychodzili z kontrą, ale z drugiej strony to jest piękno futsalu, no my mamy rzut rożny, strzelamy, piłka się odbija i za chwilę jest rekontra. No tak to wygląda, ja tak jak mówię, szkoda, że nie możemy się nauczyć cierpliwości, bo przy 1-0, 2-0, jakbyśmy dalej grali cierpliwie to, co chcieliśmy dzisiaj grać, to może by się to różnie mogło skończyć. Natomiast z 0-4 musiałem bardzo szybko zaryzykować grę z lotnym bramkarzem. Nie ukrywam, że troszkę trenujemy tego i dzisiaj to zdało egzamin, ale za mało. No tak jak powiedziałem, gdybyśmy może w pierwszej połowie zagrali bardziej konsekwentnie, wynik by był lepszy. Zapytam o nowe nabytki. Może zacznę od FC Toruń. W toruńskiej drużynie Mateusz Cyman bardzo ładnie wkomponował się w skład zespołu. A jak ocenia pan nowych zawodników, którzy przyszli, żeby wspomóc AZS UŚ z kancelarii Słomniki? No, ja też jestem bardzo zadowolony, bo w zeszłej rundzie przetrzebiły nas kontuzje i to jest główny powód tego, że mamy tylko tyle punktów. Po drugie, sami państwo widzieli, jak dzisiaj tutaj graliśmy, więc ja jestem pewny, że nie zasługujemy na to miejsce, na które jest, które zajmujemy. Natomiast tak jak powiedziałem, przetrzebiły nas kontuzje, w dodatku dwa takie osobiste, no dramaty może nie, ale dwa osobiste jakieś tam urazy i niestety wyglądaliśmy kadrowo bardzo słabo, dlatego jestem bardzo zadowolony, że są nowi zawodnicy, to już było widać dzisiaj, naprawdę jestem bardzo zadowolony. Z nami Mateusz Cyman. Panie Mateuszu, dzisiaj wejście Smoka, dobry mecz okraszony bramką, która otwierała wynik spotkania. Jak podobało się dzisiaj tutaj w Toruniu i w ogóle atmosfera w klubie, nowym klubie, się panu podoba tutaj? No co mogę powiedzieć, no wejście no wymarzone, lepiej z tego nie mogłem po prostu wyobrazić. Jeżeli chodzi o atmosferę, no to się bardzo dobrze czuję, bardzo miło zostałem przyjęty i uważam, że najważniejsze, że wygrała drużyna, to dla mnie jest najważniejsze tak i wszystko dla mnie jest jak najważniejsze tak. No właśnie, też dalej brnijmy w ten temat, no bo wiele w Gdańsku pana łączy, dużo w życiu prywatnym tam ma pan do zrobienia, prawda? Natomiast jak tutaj to wszystko będzie mógł pan godzić, bo chyba jednak względy przede wszystkim futsalowe, ambicjonalne wzięły górę, żeby dołączyć do klubu z Torunia. Znaczy, no w pracę połączę spokojnie z grą w Toruniu. Będę całą następną rundę będę dojeżdżał na treningi 3 razy w tygodniu, więc wydaje mi się, że spokojnie sobie z tym wszystkim poradzę. Dobra, powiedz mi Mati, jak powiem o twoim przyjściu do Torunia, krążą legendy. To ty chciałeś faktycznie dołączyć tutaj do FC Toruń? Tak, ja chciałem przejść do FC Toruń, chciałem spróbować pograć się na, powiedzmy, w lepszej drużynie i na wyższym poziomie, tak, o wyższe cele. No tak powiem, no kilku znajomych drużynie masz. Tak, dokładnie. No, poznałem jeszcze właśnie tego słynnego tutaj Marcina Mikołajewicza w kadrze, a Tomka znamy się już osobiście prywatnie i to też mnie na pewno skłoniło do tego, żeby przejść do Torunia. Nie żal ci było po opuszczeniu Gdańska? Znaczy na pewno trochę jakieś tam zawsze jakaś łza się zakończyła wokół z żalu tego, bo tam się, no, tak powiem, że powiedzieć, startowałem z wszystkim, uczyłem się tego, ale jak to się mówi, jak idzie, to trzeba iść do przodu, tak? Powiedz mi, dzisiaj Łukasz Żebrowski, nasz trener, zdecydował się na zmiany pojedyncze, nie czwórkami. Jak się w tym czujesz? Bardzo dobrze, spokojnie, uważam, że to jest bardzo dobra decyzja trenera i uważam, że to na pewno będzie wychodzić i owocować w trzech meczach. Drżałeś do końca wynik, bo to tak różnie mogło być. Troszkę emocji było do końca, bo wynik był taki bliski, dwie bramki przewagi w futsalu to jest bardzo mało, uważam, ale udało nam się to dociągnąć do końca i mamy 3 punkty, to jest najważniejsze.